tutaj chciałem uniknąć jakiegoś dookreślenia całego, bo to jest takie duże pole dla takiej sfery potencjalnej, czy tam każdy chce zobaczyć to, co zostanie podobane w obrazie. W centrum mamy koło z sercem, koło, który systematycznie jest symbolem jakiejś pełni spełnienia, biegu i tak dalej, i tak dalej. I to jest też taki krok, do czego może prowadzić taka miłość, że nazwijmy to zawodowa. Ale już tak w skrócie, nie ma tu jednej wykładki mojej od autorskiej czy interpretacyjnej, wszystko zależy od osób, które będą to postrzegać. Dziękuję. Clifford, zakończ i prezes. Clifford, kończ. Dziękuję bardzo. Chętnie prezentację artystyczną. Tak, jeżeli mogłabym poprosić, chciałabym prezesu przedstawicieli partnerów o kilka słów o tym, jak odbierają naszą pracę. Proszę Państwa, znajdujemy się pod tamtą ulicą Rosicińską. Był to teren, który przed wojną należał do litewskiej manufaktury. Litewska manufaktura przed wojną była położona na 153 hektarach. Stadion Widzewa, park na Widzewie, Czarna, Krów, Anilana, Wasem, to wszystko było w ramach litewskiej manufaktury. Jest rzeczą symboliczną, że mogliśmy w jakiś sposób stronnie przyczynić się do tego, jak to spadło wielce. I obecni właściciele litewskiej manufaktury do tego, aby powstał tak przepiękny projekt. Uważam, że powinniśmy myśleć o naszym mieście właśnie w takich kategoriach, aby pozostawiać po sobie jakieś gałązki, na których będą wyrastały listki. Jeżeli nawet zmieni się pora roku, liście opadną, gałązki zawsze będą trwałe. Historia naszego miasta i historia każdego z nas powinna nam odpowiadać, że wielką, wielką wartością jest wspólne myślenie o tym mieście. I dlatego otwieramy całą litewską manufakturę dla wszystkich tych osób, które chcą z nami współdziałać. Zapraszamy do współpracy, do współdziałania wszystkich twórców. Zresztą tego, co u nas działa, Igor u nas działa w ramach klubu hip-hopu, inni koledzy też. Zapraszamy wszystkich młodzieżów, którzy chcą z nami wspólnie tworzyć nowe więzy społeczne, nowe społeczeństwo. Tak, aby było nam dobrze i żebyśmy czuli radość ze wspólnej pracy i satysfakcję z tego, co udało nam się zrobić. Pani Jowi bardzo dziękuję, bo to jest też niesamowita kobieta o, bym powiedział, prawie niewyczerpanych. Niewyczerpanych siłach i o wielkim temperamencie. Gratuluję, będziemy współpracowali dalej. Dziękuję. Dla Pana Emilię, Kołowacji, przedstawicielam Festiwalu. Pan Wojciech, serdecznie cieszę się, że mogliśmy być partnerem tego projektu, bo bardzo trwale przyszedł się można złożyć w tym temacie. I dziękuję Pani Emilii, że zaprosiła nas tutaj do współpracy. Także życzę miłej zabawy i mam nadzieję, że przejście obszaru rzeczywiście pisze się trwale nazywnictwo w naszym mieście, bo to było fajne, że to jest fajny pomysł, żeby kontynuować takie zmienianie metamorfozy w ludzkich części ziemi. No i mam nadzieję naprawdę, że uszanują to, że to będą niesamowite mozaikę wszyscy młodziani, którzy będą przychodzili. W mieście i na Zagłębie. Chcę jeszcze raz dziękuję.